Tytuł kursu: kosztorysowanie w budownictwie, część pierwsza. Moduł: wykorzystywanie katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych, część pierwsza. Temat: analiza cenników do kosztorysowania robót budowlanych. Kasiu, na egzamin został nam jeszcze do omówienia temat z analizy cenników do kosztorysowania robót budowlanych. Nie rozumiem, dlaczego tak ważna jest analiza cenników? Kasiu, do prawidłowego wykonania kosztorysu niezbędne są ceny materiałów budowlanych, ceny robocizny, sprzętu, koszty zakupu i zysku. Ale skąd je wziąć? Tylko z cenników? Nie tylko. Informacje o cenach materiałów możemy też zaczerpnąć z zapytań ofertowych, a także z publikacji cenowych. Krzysiu, czym są publikacje cenowe? Kasiu, to szereg publikacji, które obrazują nam stawki robocizny, materiałów i sprzętu. Czy dobrze rozumiem, że w owej publikacji ustalona jest jedna kwota dla danej robocizny, tak? Nie. W publikacjach podawane są ceny minimalne, średnie, maksymalne, a także podawane są w rozbiciu na poszczególne regiony. Aha, zaczynam rozumieć, ale czy te publikacje przygotowuje jakaś konkretna jedna firma w Polsce? Też nie. Publikacją cen jednostkowych zajmuje się wiele firm w Polsce. Zerknij w moje notatki, Kasiu. Tam gdzieś powinna być jeszcze informacja, co należy wziąć pod uwagę, wyliczając stawkę roboczej godziny. Płace zasadnicze, premie regulaminowe, płace dodatkowe, płace uzupełniające, obligatoryjne obciążenia płac, a także odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Krzysiu, zastanawia mnie tylko, jak ustala się ceny nabycia materiałów. Dobre pytanie. Z tego, co pamiętam z wykładów, ceny ustalane są na podstawie publikowanych informacji o cenach materiałów, a także dwustronnych negocjacjach przy nieprzetargowych trybach zlecania robót, a także na podstawie kalkulacji własnej wykonawcy robót lub zamawiającego. Kalkulacja własna? Ale jak to zrobić? Określamy ceny materiałów z różnych dostępnych źródeł, np. według faktur zakupu, cenników i ofert dostawców, producentów. Krzysiu, tutaj jest jeszcze mowa o różnych rodzajach cenników do kosztorysowania. Wiesz coś o tym? Nie bardzo. Przeczytaj, jakie wyróżniamy. Wyróżniamy cenniki do kosztorysowania szczegółowego, uproszczonego i szacowania kosztów inwestycji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.